Witajcie, jak to bywa w życiu. Nie mam pojęcia, co się nagrało, bo awaria sprzętu. Robię test ostrości Nikona 180-600 z Nikonem Z9. Sprawdzam go na 600 i na 500 mm. Wydrukowałem planszę do testów w dobrej jakości. Znaczy ja w formacie A3+. I ona była 1,9% w skali 9% ją wydrukowałem, więc około 10%, więc nie powinno być dużo przekłamania. Zrobiłem te testy na 500 i na 600 mm na statywie i teraz robię test na tym do kalibracji AF-u, bo takie testy były na grupach i lament, że ich obiektywy nie są tak ostre jak 500 PF. No to są szkła Pro, a to jest jednak ultra tanie szkło, no ale niektórzy mają takie oczekiwania. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie i zwijam ten bajzel. Nie wiem, co się nagrało, bo nie wyczyściłem karty po ostatnim nagrywaniu przecież. Tak zawsze wyciągam, formatuję, tak to byłem w biegu i tego nie zrobiłem i mi się wszystko nie nagrało, także będzie pewnie skrócona wersja, zrobię wam przebitki, tylko jak ja to żebym tutaj brał i robił. A na odejdź! Jak miałem dobrze, on mi psa tutaj diabli nadali. Dobra, powiedzmy. Okej. Ja tutaj taką gumkę stosuję i zaczepiam ją tutaj tak z tyłu, dlatego że tutaj macie takie zabezpieczenie, nie wiem czy byście widzieli, tutaj jest zabezpieczenie i jak wieje wam wiatr i nie dacie takiej gumki spornej, to wam się tak przechyla, o, i tak się wam potrafi to, potrafi wam wiatr, o, tak ruszać tym zestawem minimalnie i wam będzie oszukiwał test na zewnątrz.